Dawno temu, nad rzeką, żyła kobieta, która zamiast rąk miała łabędzie skrzydła. W drewnianej chacie na uboczu cztery siostry mieszkały. Ich życie było skromne, za to pełne harmonii i siostrzanej miłości. Płynąca blisko rzeka dostarczała im pożywienia, a w gorące dni także ochłody. Pewnego dnia, tak upalnego jak nigdy, trzy siostry dla ochłody nad rzekę się udały. Czwarta, najmłodsza, w domu została obowiązków swoich dopełnić i dokończyć cerowanie pościeli. Starsze siostry nad wodą dalej w zabawę. Czas szybko mijał i ani spostrzegły, jak nastał wieczór. Mrok wypełzał spośród zakamarków, a pod jego osłoną zza wielkiego omszałego głazu wylazła złośliwa nocnica i z zazdrości wredny czar na dziewczęta rzuciła. Śpiewanie w ich krtaniach zamarło, a białe pióra zaczęły narastać im na dłoniach, a zaraz potem całe ręce w skrzydła się zamieniły. W kilka chwil po siostrach nie było ani śladu, a miast nich na wodzie unosiły się trzy bielutkie łabędzie. Ich donośny krzyk usłyszała najmłodsza z sióstr, która zmęczona dniem na ganku mleko popijała. Zaniepokojona nieobecnością rodzeństwa, pobiegła prosto nad wodę i kiedy zobaczyła na rzece trzy krzyczące łabędzice, szybko zrozumiała, co się stało. Usiadła smutna na brzegu i zapłakała cicho nad sióstr i swoim losem. Czemu płaczesz tak tkliwie, dziewczyno? Nachyliła się nad nią starucha. Jaki jest powód twoich łez? Zła nocnica siostry me w łabędzie przemieniła. Zasmuciła się szczerym bólem stara, w szatach swych poszperała i po chwili śnieżno-biały kawałek płótna dziewczynie podaje. W świetle księżyca uszyj z niego trzy koszule i nim świt nadejdzie, każdej z sióstr przyodziej. Ale śpiesz się, musisz wszakże zdążyć przed świtem, inaczej ptakami zostaną bezpowrotnie. Siostra z wdzięcznością podziękowała i całą noc, jak tylko zaświecił księżyc, jej zręczne palce kroiły i szyły. Miała już gotowe dwie koszulki, kiedy chmury ciemne zasnuły nocne niebo. Pracowała nawet przy kapce światła, ale ostatnia koszula nie miała jeszcze gotowych rękawów, gdy szybko zaczął nastawać świt. Nie czekając, zarzuciła dziewczyna koszulę na łabędzie szyję, a sama z tego wielkiego wysiłku zasnęła. Dopiero po chwili dostrzegła, że najstarsza z nich ręce za plecami chowała, bo zamiast rąk wciąż łabędzie skrzydła miała.